Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za plony zgromadziło na Jasnej Górze około 80 tysięcy rolników. Przedstawiciele polskiej wsi przybyli z bliższych i dalszych krańców ojczyzny przed tron Królowej Polski, aby podziękować Bogu za wszystkie łaskawości, jakie otrzymali w tym roku. Podziękować za dobrą pogodę, za plon, za zdrowie. Mszy świętej dziękczynnej dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył i homilię wygłosił biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jerzy. Słowo Boże skieruje do nas Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Jerzy, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, dzisiaj przeżywając ogólnopolskie dziękczynienie za plony na Jasnej Górze, możemy zadać sobie pytanie, czy coś łączy rolniczy świat wzrastania błogosławionej Karoliny, patronki rolników, której stulecie męczeńskiej śmierci przeżywamy w tym roku, ze współczesnym nam światem rolniczego etosu i życia. Patrząc na zebrane w zabawie rodzinnej parafii błogosławionej Karoliny proste sprzęty rolnicze z przełomu XIX i XX wieku, a z drugiej strony śledząc pracę współczesnego rolniczego traktora wyposażonego w GPS, który orze niemal z milimetrową dokładnością olbrzymi obszar ziemi, widzimy, jak wiele nas dzieli w przestrzeni techniki i technologii uprawy ziemi, ale równocześnie zauważamy, że niewiele zmieniło się w tym, co jest istotą życia człowieka, który posiada, mówiąc słowami świętego Jana Pawła II, zapis wieczności w swojej nieśmiertelnej duszy. Rolnictwo od samego początku, kiedy ludzkość zaczęła porzucać tryb zbieracko-łowiecki, na bardziej osiadły, wydaje się być swoistego rodzaju wehikułem czasu. Pozwala nam się przemieszczać w pewnej ciągłości między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, gdzie ponadczasowym obszarem pozostaje mocne doświadczenie nieba pochylającego się nad ziemią, Boga pochylającego się nad człowiekiem i jego losem. Rolnik, jak nikt inny, wstając rano, patrzy w niebo nie tylko po to, aby w oparciu o odpowiednie warunki atmosferyczne planować pracę na roli, ale przede wszystkim ma świadomość, iż wszystko, co istnieje, wypływa ze źródła stwórczego działania samego Boga. Dlatego do Niego należy iść ofiarnie pod górę wzdłuż strumienia naszego życia za wskazaniami świętego Jana Pawła II z tryptyku rzymskiego. Rolnicy jak co roku przywieźli na pielgrzymkę wieńce dożynkowe wykonane własnoręcznie z tegorocznych plonów. Znaczna część wieńców to był hołd dla świętego Jana Pawła II z racji jego kanonizacji. Oh,
Redakcja Niedzieli życzy polskim rolnikom Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże!